którą stronę powinniśmy jeździć ulicą Dworną. Od kilku miesięcy temat ten nie schodzi z obrad sesji Rady Miasta. Część rajców przekonuje, że wprowadzone w wakacje zmiany są dobre i wymagają jedynie dopracowania. Przeciwnicy dowodzą, że obecna konfiguracja powoduje ogromne utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i przedsiębiorców działających w rejonie Starego Rynku i ulicy Dwornej. Władze miasta zapowiadają z kolei, że jeszcze raz przyjrzą się organizacji ruchu w tym rejonie. Zmianę organizacji ruchu na ulicy Dwornej wprowadzono w sierpniu 2012 roku. Jak tłumaczył wtedy ratusz, jednym z powodów podjęcia tej decyzji były apele przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą tutaj swoją działalność gospodarczą, argumentowali, że będzie to szansa, że turysta jadący z Warszawy w kierunku Mazur będzie mu prościej wjechać właśnie w ulicę Dworną i dojechać do starej części miasta. Jednak już w październiku radni zaczęli krytykować przyjęte rozwiązania. Argumentowali, że obowiązująca organizacja przyczynia się do utrudniania ruchu w rejonie centrum miasta, a w szczególności przy wyjeździe w ulicę Giełczyńską. Wnioskodawcy zwracali także uwagę na zwiększenie emisji spalin do atmosfery. Obecna organizacja powoduje liczne utrudnienia na rondach imienia Witolda Lutosławskiego, Hanki Bielickiej, skrzyżowania w ulicy Polowej oraz Alei Legionów. Zamknięcie części środkowej ulicy Dwornej w kierunku Alei Legionów zmusiło kierowców do korzystania z wyżej wymienionej trasy od szosy Zambrowskiej do Alei Legionów. W tym czasie obserwuje się minimalny ruch przy ulicy Dwornej, którą do tej pory dowożono dzieci do szkół. Sprawa ulicy Dwornej podzieliła radnych. Część z nich poparła wniosek mieszkańców, inni argumentowali, że przyjęte w sierpniu rozwiązania utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie handlu. Dostawcy nie mają gdzie zaparkować na czas rozładunku. Budzi to ich dużą frustrację i zdenerwowanie. Towar niejednokrotnie ciężkie paczki, których nie da się z daleka nosić. Próba zatrzymania się na chodniku, dodajemy o szerokości w tym miejscu około 5,5 metra, co w zupełności pozwala na zachowanie ustawowej szerokości 1,5 metra, nawet po zaparkowaniu samochodu, powoduje reakcję Straży Miejskiej, która nie wykazuje nawet odrobiny zrozumienia i od razu nakłada mandat. Druga część radnych ripostowała, że obecna organizacja ruchu została wprowadzona po długich dyskusjach zarówno z mieszkańcami, jak i przedsiębiorcami. Spotykaliśmy się bodajże z panem prezydentem i z mieszkańcami. I z tymi, którzy posiadają lokale, sklepy, z 10 razy. I to ich wniosek, na ich wniosek było to, żeby zrobić ruch, przywrócić ruch, który kiedyś istniał w Łomży pod górę. W związku z tym przyjęliśmy taką decyzję i popieraliśmy. I dobrze, że pan prezydent zrobił to, że ruch jest w drugą stronę. To, czy handlowiec, czy jakaś inna osoba, czy przedstawiciel izby, to jest mieszkaniec Łomży. I oni tam mieszkają i mają prawo wypowiadać się. Rzeczywiście wypowiedzi były takie, bardzo słuszne wypowiedzi, zgłoszone naszymi ustami, ale tak naprawdę ich wypowiedzi i na tym zakończę. Co na to władze miasta? Wysoka Rado, ja na ostatniej, poprzedniej sesji mówiłem, proszę dać trochę czasu. Proszę pozwolić, aby to się jeszcze raz jak gdyby utrwaliło, czy rzeczywiście zmiana tego ruchu pod górę, a nie z góry, jest właściwa czy niewłaściwa. W trakcie dyskusji prezydent nie ukrywał, że rozważane są trzy warianty dalszej organizacji ruchu. Pierwszy to pozostawienie obecnych rozwiązań. Drugi to przywrócenie poprzedniej organizacji, to znaczy jazdy w kierunku Alei Legionów. Trzeci to z kolei wprowadzenie ruchu dwustronnego. Zarówno drugie, jak i trzecie rozwiązanie wiąże się jednak z utratą miejsc parkingowych. W przypadku przywrócenia ruchu od ulicy Giełczyńskiej do Alei Legionów ubyłoby 10 miejsc postojowych. Natomiast w przypadku ruchu dwustronnego liczba ta sięgnęłaby 32. Jestem absolutnym przeciwnikiem, aby na Dwornej uruchomić ruch dwustronny. To nie jest ulica przelotowa. To jest ulica dojazdowa lub wyjazdowa na Stary Rynek. Starą część, powiedziałbym, Łomży. A więc pozostaje dylemat, czy utrzymujemy obecnie kierunek ruchu, czy zmieniamy go na sesji lutowej już na pewno zapadnie 100% decyzja, czy zmieniamy go z powrotem na ruch z górki.
Decyzję tę poprzedzi sonda internetowa, jaką wśród mieszkańców Łomży zamierzają przeprowadzić władze miasta. Jednak już teraz wiadomo, że pod uwagę nie będzie brana propozycja części radnych, aby w celu odciążenia ulicy Dwornej wprowadzić ruch dwukierunkowy na ulicy Sadowej.